życie potrafi dać w kość albo postawić nas pod ścianą czasem pędzi tak że nie słyszymy nawet własnych myśli na szczęście zawsze można sobie zrobić przerwę na oddech na uśmiech na krótką rozmowę z sobą samą kimś bliskim albo Kasią Miller Ja nazywam się Joanna Olekszyk i zapraszam na podcast Przerwa na kawę z Kasią Miller Cześć Kasiu Witaj, kochana, po Ko raz kolejny, już nawet nie wiem który, ale. Po raz siódmy. Się nieodmiennie. Podpowiem Ci po raz siódmy i ostatni w tym sezonie. Oh tak, ale jedziemy na wakacje, trzeba sobie przemyśleć to wszystko, co powiedziałyśmy. Trzeba nabrać doświadczeń. Nabrać doświadczeń Nowych tematów, tak, nabrać. Pogodowych, o których będziemy mogły po wakacjach porozmawiać. A, y, no, wiesz, co mam cię ochotę no. zapytać, co to dla Ciebie są wakacje? Co to dla mnie są wakacje? To cały czas mi się kojarzy z. Ja taki mam szkolny podział, jednak. No? Rok szkolny i wakacje. Aha. Czyli wakacje to jest dla mnie tu całe lato. 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 Jednak mm -hmm. mi się kojarzy z latem, wakacje. I to jest fajne, bo nawet jeśli mam pracę, to staram się robić sobie wakacje po pracy tego a, dnia. A i wtedy tak. umiesz. A wtedy w zimie umiem. Nie umiesz. A zimą nie. Zimą dla mnie to jest Ciekawe. jakieś e, przetrwanie rozumiem, po prostu. Robię wszystko, żeby przetrwać, a latem się, wak się wakacjuje. Tak. I dawaj. myślę, że dużo osób tak robi, bo wszyscy no. mają lepsze humory. To latem, prawda, polskim latem w każdym razie. A na zakończenie temat myślę, że przyjemny, choć może nie taki łatwy też nie do łatwy, zrobienia. Nie, nie, nie. Czyli jak być sobą? Po prostu jak być sobą, niezależnie od tego w jakiej relacji jesteśmy, czy jesteśmy w relacji i z kim, i z kim jesteśmy w relacji, tak. bo ja mam wrażenie, popraw mnie, jeśli yy, źle mówię, że my nigdy nie mówisz źle, mogę być Nigdy tylko nie mówię no Inne okay, yy, W takim razie ja mam takie wrażenie, że Często się zmieniamy przy ludziach. O, Bardzo tak, się zmieniamy tak, i znam tak, niewiele osób, które, nie i które są takie same, niezależnie od tego, czy siedzą same z jedną mm -hmm. osobą, z dwiema, z trzema, czy występują przed wielotysięczną publicznością. Mm -hmm, mm -hmm. I powiedz mi, czy to po prostu się z tym człowiek rodzi, czy tego się uczy, od czego to zależy. Myślę, że już czasem mogę być nawet nudna, jak powiem, że jak zawsze zależy od tego samego. Czyli znaczy, przede wszystkim od bazy, czyli od tego, jak dziecko jest traktowane w domu, w szeroką Rozumianym domu, prawda? Bo jedni mają dom z matką, tylko jedni mają dom z babcią, tylko jedni mają za to, wiesz, rodzeństwem, całą wielką rodziną, pieskami, kotkami, chomikami, wiesz, papuszkami w ogóle się robi, wiesz. Wielka społeczność. Więc oczywiście, jeżeli na przykład jest to fajna społeczność i jest ona pogodna, wesoła, ludzie mają prawo każde, wiesz, dziecko mieć swoje, wiesz, 5 sekund albo 20 minut, albo 3 godziny. Wszyscy się ze sobą jakoś liczą nawet jak się kłócą, biją, wiesz, czargają, wiesz, dzieciaki za włosy, to przecież to jest, wiesz, tak samo życie społeczne. I wtedy rodzice się nie wtrącają, nie wrzeszczą, Józef, to, to zawsze tego małego, wiesz, tak gnębisz. Tylko sobie na przykład mały świetnie z tym dużym radzi, nie? I, i, I tylko patrzą, że tam ktoś sobie, wiesz, krzywdy nie zrobił. To wtedy się ma taką, wiesz, większą swobodę. Ale też teraz zobacz, w tej rodzinie, w tym rodzeństwie, jeden będzie, wiesz, introwertyczny, jeden będzie bardzo ekstrawertyczny, inny będzie troszkę introwertyczny, a bardziej ekstrawertyczny. Już choćby ten podział jest strasznie ważny, jeśli chodzi o taką, prawda, swobodę do ludzi i takie bycie, bycie sobą. Prawdziwy introwertyk przeważnie jest zawsze taki, wiesz, schowany, nie? On się czasem może zmusza, że jak musi, tam w niej właśnie prezentację, nie powinien iść do takiej pracy prawdziwy introwertyk no chyba że wiesz małe pijak, jak jak Ceber, tak sobie tak wymyśla takie rzeczy no że warto żeby je też przedstawił bo żeby mu ktoś ich nie podkradł jako nie no jego to on woli napisać pewnie ale może tak. woli napisać niech ktoś przeczyta niech ktoś zachwala niech ktoś piaruje prawda on sobie na przykład będzie zbierał i tak przecież laury nie więc wiesz to jest wszystko sprawa no, oczywiście, też wyposażenia, z jakim przychodzimy na świat, czyli Prawda? genetycznego. Trochę tak, trochę rodzina, e, tak, a też trochę społeczeństwo, bo oczekuje ta, się nas, o, że się dopasujemy kochani, do różnych szkoła, sytuacji. Bardzo. Szkoła uczy tak, określonego bardzo podejścia, tak, tak, aktywności na lekcjach. Tak. Y, wypowiadania się pełnymi zdania. Uczy... Czasem właśnie jest tak, że niektóre miejsca, czy niektóre osoby wydobywają z nas pewne tak. rzeczy. I zawsze mnie to zastanawia. Czy te rzeczy w nas były i my nie zwracaliśmy uwagi? Czy to byliśmy my prawdziwi? Czy my się trochę zmieniamy i dostosowujemy do warunków? Panie, to jest tak, że jeżeli nie mam w sobie tak zwanego backgroundu w ogóle, to się nie nauczę. To na przykład sobie miałem kolegę w klasie, który grał na fortepianie, więc wydawałoby się, że muzykalny, słuchaj to jak ten chłop się poruszał w tańcu, to był klot, słoń i jeszcze parę innych rzeczy. No chciał, rozumiesz? Zawsze na nogi w las, rozumiesz? Może z nerw tak zwanych, mm -hmm. ale jednak poczucie rytmu, to wiesz, no jest coś, co człowiek w ciele ma, nie? Albo nie ma. Ja nie wiem, dlaczego oni go nękali tym fortepianem, kiedy nic z tego nie wynikało, rozumiesz? W ogóle nie był mu w żaden sposób muzykalny. Potem jeszcze, wiesz, znam pana doktora, który był słodkim, mówiłem, nie, muzyka nie przeszkadza, wiesz? <laughs> I tańczył, jak mu się chciało, wiesz? Też kompletnie, wiesz, są faceci, co szarpią na przykład, nie? W tańcu. I on uważa, że on jest świetny, bo on cię chce przyciągnąć, to on cię przyciąga. Bo on prowadzi. Cienia w tańcu, rozumiesz, tak. empatii na tak. ruch, nie? Cienia empatii na, na dotyk. Ale powiem ci, są inne ciekawe rzeczy. Na przykład bo taniec dla mnie bardzo był zawsze taki ważny, taki papierek lakmusowy. Jak spotykałam chłopa, z którym się cudownie tańczyło, bo ja też tak lubię w odległości też, nie tylko wiesz w przytuleniu, ale takie wzajemne, jakby takie wiesz, no takie trochę tango, trochę trochę flamenko, trochę coś tam. I wiesz, i tak się żeśmy rozumieli w tych ruchach, że jakbyśmy się spotkali po raz, wiesz, cetny, potem się okazywało, że na przykład niekoniecznie mamy sobie dużo do powiedzenia, rozumiesz, ale w tańcu, czyli nawet ten poziom ciała był niesłychanie bliski. No to ja mówię, a dobra, no to jest tancerz, rozumiesz, on jest do tańczenia przynajmniej dla mnie, wiesz, a nie do pogadania. A nie do różańca, jest do tańca, a nie do różańca. Ale niektórzy są i do tańca, i do różańca, i to jest dopiero... Cudowne, To nie? jest ten full package, tak? Czyli że i to, i to. może możesz robić tak, i to, i to. No, a potem... Ale skoro jesteśmy przy związkach, to w takim razie dużo dziewczyn, kobiet mówi, że właśnie stają się inne przy partnerze. Tak. Mało tego jest takie, nawet wiesz, dostała boksera, w każdym razie się znalazł, idzie z nim na bokserskie mecze. Oni nie lubią A bo... bardzo przepraszam, pieściarz, o tak Jezus, jest. ja jakaś pieściarze. jestem nie Nie politykar, kolekcjonistkarz. I wiesz, no to idzie na mecz bokserski, nie? A potem jeśli trafi malarz, to będzie chodziła na wernisarze. A nie to, że zawsze chodzi na me wernisaże, bo lubi sztukę, albo zawsze no chodzi na boks, bo kocha boks i wybiera bokserów. Wiesz, są dziewczyny, które się, to są zresztą w, w neagramie, to jest dwójka. Enneagram to, jest to jest taki, um, taki rodzaj... Um. Podziału na dziewięć typów. Okay. Ciekawska książka, Helen Fisher, znajdźcie sobie. I i to są typy jakie? To są to jest tak, yy, wykonawca. Ale o, od szersze. czego zależy? Jakiś test wypełniał. To zależy tak? zawsze od tego, co w dzieciństwie dostaliśmy. A, czyli to jest taki jakby typ tak. yy, rolę żył masz, tak? Od tego, rolę. jak nasi rolę. rodzice czuli nasze potrzeby i co z nimi robili, i co myśmy się nauczyli z nimi robić. Bo każde dziecko, które to, te same. Mm, Podobne do siebie na przykład, rozumiesz, jest trzech introwertyków, tylko każdy miał jednak inną rodzinę, to się nauczył inaczej znosić swoje, prawda, jakieś tam bóle czy cierpienia albo swoje atrakcje, nie? Jednemu dali spokój, no to on na przykład uważa, że on jest w porządku, że on się nie pali do balów, nie że on nie chodzi na eventy, że on wiesz, potem swojej żonie powie, wiesz, kochanie, ale ja nie lubię. I w tym enagramie byłby jakim typem? Poczekaj, e, Ktoś... muszę pomyśleć, bo już dawno się enagramem nie zajmowałam. E, blum, blum, blum. E, e, chyba mógłby być piątką. Chociaż, bo to jest adwokat diabła i on tak nie wszystko ma ochotę robić i taki jest trochę na nie. Bo tak chcę wytłumaczyć, bo to nie ma nic wspólnego z numerologią, tak? Nie, nie, nie. Tak? zupełnie co innego. Czyli to są zupełnie. takie jakby role w życiu, jakie my przyjmujemy? Na przykład tak? ktoś jest okay. typem szefa. Okay. Zawsze, wiesz, trzeba go słuchać, ma swój dwór, umie być, wiesz, liderem. I ta dziewczyna, co tak właśnie, jak ma pięściarza, Do tego chodzi jest na walki. A więc na przykład wykonawca z szefem się może dogadają, tylko okay. zawsze będzie wykonywał. A ten będzie szefował, i dopóki oni są zadowoleni, to jest OK. I ta dziewczyna, która jak jest z pięściarzem, chodzi na mecze bokserskie, a jak z malarzem na wernisarze, to wyszło. to zależy. Że byłaby... Jeżeli ona bardzo udaje i mm -hmm. bardzo się stara pod faceta, to mm -hmm. nie będzie jej dobrze z nikim. Ponieważ na przykład ten powiedzmy pięściarz się z nią zwiąże na dłużej. A ona po to chodziła na te mecze, żeby go na przykład przekonać do siebie, prawda, a nie dlatego, że naprawdę jest ich ciekawa. To po jakimś czasie ona już na te mecze przestanie z nim chodzić, ale, albo. Ale poczekaj, bo mówiłaś, że ona w enagramie byłaby jakimś numerkiem. Ona ja byłaby dwójką. To a, jest dwójka. Okay. To jest osoba, która na przykład właśnie pójdzie, albo z tym chłopakiem pójdzie na mecz, tym pójdzie na koncert do filharmonii, ale jak oni obaj niej będą stali. I jeden powie, no to chodzi, idziemy na mecz, to ona cała spłonie, bo ten drugi od muzyki poważnej usłyszy, że ona chodzi na mecze. A ten od muzyki poważnej usłyszy, że ona chodzi na koncerty, i ona po prostu by się w tym momencie zapadła pod ziemię. Bo ona nie jest ani tą, ani tą, rozumiesz. Czasem mi się wydaje, że my, wszystkie Dawca. kobiety, jesteśmy dawczyniami. Częściowo nie? tak, częściowo. Nie wszystkie, ale częściowo. Okay. I jesteśmy, to znaczy uczy się nas trochę bycia dawczyniami, pod tytułem, no co jemu będzie pasowało, co jemu się spodoba, jaka ja mam być dla niego, żeby on mnie chciał, albo żeby mnie nie porzucił, albo wiesz, no nie mów przy nim takich rzeczy, bo on cię nie będzie, wiesz, chciał, albo nie złość się, bo mężczyźni nie lubią, to nie jest wcale wszystko prawda. No właśnie, trochę nas się uczy, że mamy Ale... być takimi, jakimi chcą nas mężczyźni. Albo w ogóle jakich chcą nas mieć rodzice, albo jakimi albo. chcą nas mieć nauczyciele, mhm. albo szefowie. Albo rząd nasz i partia nasza i, i na przykład, yy, yy, wiesz, ksiądz proboszcz, albo w ogóle już nie wiem kto jeszcze, babcia, dziadek i wiesz, pociotki. No ciągle ktoś coś od nas chce. A my mamy być od tego, żeby to, to, to dawać, Rozumiesz? Więc to jest dopiero się podziel się na, wiesz, kilkanaście, nie? Na przykład. No i właśnie w sumie o to mi chodzi, że nie wiemy, kim jesteśmy, tak jak ta dziewczyna. Nie wiemy, kim jesteśmy. Na przykład może chodzić na te mecze bokserskie hmm. i A może, może się jej się podobać. Tak, no jak może jej się schodzić, spodoba i no się tak. ucieszy, okej. Okay. Ale jak się na przykład boi, że tam sobie, wiesz, krew leje się, tu łuk brwiowy, zawar... tu nos, rozumiesz, pęka, no to ona może się czuć okropnie. No wiesz, to są w ogóle... A może się zmuszać do tego, żeby tego nie pokazywać na przykład, no. To jest taki duży przeciwko samej sobie zabieg, wiesz, taka, no taki namordnik sobie wiesz, wkłada. Bo taki. czym innym jest to, że jak po prostu jesteśmy w kolejnym związku z kimś innym, to jego pasje mogą być też dla nas czymś nowym Może i interesującym. Możemy się czegoś nauczyć, tak. możemy być wdzięczne, możemy być zafascynowane, możemy się nawet przestawić przecież. Jeżeli w coś nas zagra, prawda, będzie taki tak, fajny rezonans, tak. no to możemy się na przykład stać specjalistką, to rozumiesz? tego, impresjonizmu, jeżeli na nasz przykład. chłop, wiesz, uwielbia i maluje, albo chodzi, albo pokazuje, albo wykłada, albo coś tam, I to nie? może nawet z nami zostać dłużej niż ten może, nasz chłop, Może prawda? tak być, może tak, tak się i fajnie, zdarzyć. bo na przykład bo zostałem po tobie, wiedza o malarstwie, wiesz, no to kochany, dziękuję ci bardzo i wrażliwość, żeś mi Podciągnął, prawda? Tak jest. Chcesz powiedzieć, że nie ma też nic złego w tym, że zmieniamy, przecież zmieniamy też i zawody, i miejsca tak, pracy, są, i to zainteresowania. Poza tym, tak, tak. te mamy takie dzieci, które w ogóle co chwilę chcą coś nowego. To są no, tak inicjatorzy. inicjatorzy. Okay. I wiesz, i to jest w ogóle tak, że to może być osoba bardzo. Na przykład zespoły, jak się układa do pracy na, nad projektem, to fajnie jest, żeby szef układał świadomie różnych ludzi o różnych. Cechach, na przykład kogoś, kto jest bardzo wytrwały i bardzo podrzetelny, i kogoś, kto zaczyna i nie kończy, rozumiesz? Bo to on będzie miał pomysły, a tamten skończy. A, a z kolei są tacy, co lubią kończyć, doprowadzać tak, do tak, zamknięcia. Nie tak. nie zostawię tej roboty, dopóki nie postawię kropki. Nie odłożę książki, nawet nie, jeśli mi się nie podoba. Nawet jak mi się nie podoba. Bo chcę wiedzieć, tak, jak się skończyła, tak, tak. żeby wyrobić sobie zdanie. należy przeczytać książkę do końca, rozumiesz? Nie będę się brać za coś, czego nie zrobię, wiesz. Nie obiecam, czego nie zrobię, wiesz, to jest w ogóle. I to jest na przykład mądry? nie obiecam, czego nie zrobię, nie? To są takie nasze talenty po no prostu, oczywiście, tak? to, to jest są talent. nasze cechy, tak. które dla jednej osoby w tym samym momencie będą wadą, a dla innej będą cudowną, wiesz, zaletą. Tak, no. tak, dokładnie Więc też tak. przestańmy siebie tak traktować, wiecie, yy, zero-jedynkowo. Że na przykład lepsze jest zaczynanie, a nie kończenie. Tak, bo, bo inicjatorzy są tak samo tak potrzebni. Jest. Tak jest. No dobrze, tak czyli... samo jak są potrzebne koniki polne i mrówka. O, to o, ładne, tak. Każde zwierzątko tak, potrzebne. Tak, I mruka. Ona zbiera, jest pracowita i jest jedna z tysiąca. On jest jedyny, ale mm -hmm. śpiewa na łące. Podskakuje, no jest dobrze. zielony. Czyli możemy się po prostu z każdym nowym partnerem, czy przyjacielem, czy kimś, kim jesteśmy zafascynowani, czy zafascynowane, zagłębiać w nowe tematy. Tylko Byle nie było no to właśnie. tak, że możemy też mieć coś takiego, wiesz, że no po pierwsze dziewczyny wybierają albo według tej samej zasady cały czas, bo jeszcze nie zobaczyły, że to robią, czyli na przykład tatuś był tam, nie wiem, wiesz, też to, 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 to słyszałam teraz niedawno, e Tatuś jakby dawał, ale tak jakby nie całkiem i nie do końca, to ja muszę od tego faceta dostać to, co dawał tatuś, ale naprawdę, czyli na przykład tatuś nie jest łatwy, wiesz, bo jest właśnie na przykład milczący. I to mm -hmm. ten facet, co to wiesz, na przykład, jest od... najważniejszym mężczyzna w tak, twoim życiu. Tak, tak. Pierwszy, no chyba, że to no, tak. nie było i jest wymyślony całkowicie. Mm -hmm. Albo bardzo przez się tak ochrzaniony i tak oczerniony, że. że niby w ogóle jest, ale mężczy... jakby tak, go nie tak, było, tak. tak no. Że w ogóle mężczyźni są tacy. To też jest, wiesz, bardzo duże niebezpieczeństwo. Mm -hmm. e, łajdacy, albo wiesz, sami ci alkoholicy, albo sami wiesz, są, nie wiem, no, zdradzający i tak dalej. Tak. Czyli dobrze. Czyli tatuś co robił na przykład? No powiedzmy, tatuś był nie tak często, jak ona potrzebowała. Mm -hmm. Tatuś był, wiesz, coś tam rozpoczął, niekoniecznie dokończył. Obiecał, że przyjdzie na jej akademię, wiesz w szkole, ale nie mógł. A za drugą przyszedł, wiesz, ale rozumiesz, jakby taki był, że go za mało, nie? E, e, no ja bardzo mojego tatusia kocham i bardzo go doceniałam, ale było mi go zdecydowanie za mało i poza tym na przykład też mnie nie za bardzo bronił, tak jak bym chciała przed mamą. I wybierałaś sobie mężczyzn, którzy też e, tak się zachowywali? Nie? No, jaki, jaki to ma związek? Nie, 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 nie. Ja tak wybrałam nie. sobie się za męża. Tylko, że już to przerobiłam. się za męża, okej, okay. czyli mężczyzn o. według to mamy. Znaczy, tak? mężczyzn, to znaczy mężczyzn zawsze takich, z okay. którymi się dogaduje fajnie. Okay. A to jest plus wielki, bo mhm. ja w ogóle umiem gadać z mężczyznami. Bardzo tata mnie, wiesz, tym dobrze wyposażył. E, natomiast też y, jestem samodzielna bardzo, więc wiesz, to ma swoje przeważnie dobre strony, ale no, miewa też takie, wiesz, mm, nie, wiem, nie chcę się wdawać w to w tej chwili. Tak, nie, y, <laughs> chodzi mi o ten temat, nie, to, tak, y, że wybieramy tak, sobie, tak. mówię, że według wybieramy jednego klucza, bardzo tak? często według tego, żeby dokończyć to, czego nie zrobiliśmy z rodzicami, Aha. albo się uwolnić, albo dostać miłość, albo dostać uznanie, albo w końcu dostać, wiesz, y, E, poczucie bezpieczeństwa, albo przeciwnie, zostać w poczuciu bezpieczeństwa, albo przeciwnie, zostać w poczuciu bardzo, wiesz, e, dużego zagrożenia. To jest najdziwniejsze, że w tych domach, gdzie się działy rzeczy bardzo trudne, bardzo krótne i ciągle inne, bo nie można było nic przewidzieć, to są domy przemocowe, alkoholowe, hazardowe, wiesz, te takie, gdzie idą grube różne rzeczy. Z, często nie tylko z przemocą fizyczną, ale nawet bez, ale za to z przemocą, wiesz, psychiczną, która się na przykład wymienia. Wiesz, no jeżeli tatuś, mamusie, wiesz, yy, 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 bije albo córka, a potem mówi, ja was tak kocham, no to wiesz, co się dzieje w takim człowieku, nie? Jesteście tylko ty, wy i tylko wy się dla mnie liczycie. Ja przecież nie chcę Ci zrobić krzywdy, a to że Ci skopałem, to cię strasznie przepraszam, bo to nie ja to wódka. Na przykład. No wiesz. to takie podaje no szkodę. Mo no a straszne jak myślisz, że ich nie ma. Oczywiście, że jeszcze są. Ile? Ale na jakimś takim Na tak zwanym poziomie... przeciętnym. Tak, właśnie. No to jest tak, że właśnie mam, wiesz, no tatuś powie, wiesz, no, no bardzo bym chciał przeczytać Twoje wypracowanie, ale bardzo w tej chwili się spieszę, bo muszę oddać jutro w pracy, wiesz swoje. Mhm. No mógłby położyć się spać. 15 minut później, prawda? Albo 20, przeczytać temu dziecku, nie? Dla niego subiektywnie jego praca na jutro i na przykład raport jest ważniejsza, no bo przecież on na tym zarabia, to jest poważne, mm -hmm. dorosłe, co tam, jakie wypracowanie dziecka, nie? Ono będzie jeszcze pisało 3000 wypracowań. Więc wiesz, to jest taki, to nie jest takie odrzucenie, ja cię nie chcę, to jest takie nieświadome odrzucanie, że dziecko, wiesz, mówi, no to ja jestem nieważna dla niego. Czyli my to znamy z domu, i tak. wybieramy sobie partnerów, Ale którzy nam to dają. Najbardziej też, tak? są ważne te góra, dół, góra, dół. Jeżeli w rodzinie jest bardzo wyraźnie niefajnie, a potem się tam to jak gdyby niby, właśnie wiesz, poprawia, i mamy wtedy iluzję, że już się poprawiło i będzie tam, a potem znowu się psuje i znowu się poprawia, to wybieramy partnerów, którzy nam to samo fundują. Ponieważ to jest jakby wtedy wielka taka układu nerwowego i mózgu wyuczona taka, rozumiesz, lekcja od bandy do bandy, od bandy do bandy i jak się to nie dzieje, to jest, kurde, nudno. Rozumiesz? I to jest ten słynny tak, no ten, ten, zakochałam się w nim, bo on powiedział, że zadzwoni i czekałam dwa tygodnie, ale nie zadzwonił. A nie zakochałam się w tym, który powiedział jutro zadzwoni i zadzwonił. Bo ja nie mam na co czekać, bo ja nie mam na co się spodziewać, bo ja nie mam przeżyć, rozumiesz? A przeżycia oznaczają straszliwa góra-dół, a nie takie łagodne Wiesz, porządni chłopcy czasem mówią, no co z tego, że ja jestem porządny, jak ona mnie i tak nie chce, bo ona właśnie, rozumiesz, przecież opowiadam e, często o takim facecie, który był tak cudowny, że każda normalna, zdrowa baba by go chciała, ale on się zakochał w kobiecie, która też zresztą nie przypadkiem, myślę, to już by trzeba, wiesz, o tym dłużej pogadać, która miała męża alkoholika, który ją lał, bił, poniewierał, ale który jej mówił, jesteś jedyną kobietą mojego życia, bez ciebie umrę, Rozumiesz? I jesteś po prostu jak ty mnie, i ona po prostu była dla niego tak ważna straszliwie, i tak się czuła jak w domu osobistym, wiesz, rodzinnym, że nie poszła za tym kochającym, porządnym, ciepłym, prawdziwie oddanym facetem, rozumiesz? Ale czy w takich trudnych związkach, o których teraz mówisz, my w ogóle możemy być sobą? My wchodzimy w jakąś rolę, w chyba. Trudnych, po prostu, nie, nie jesteśmy w roli, tworzy nam się taki wtórny charakter. A. Właśnie. Tak, tak. Tworzy się taki człowiek, który jest wykwitem wy czy wytwór, wytworem tych wszystkich warunków plus tego, co przyniosłam, na ba, baza jest, co przyniosłaś. Jeżeli przyniosłaś na przykład bardzo silny układ nerwowy, to dużo zniesiesz bardzo. I jesteś, powiedzmy, buntownik, nie? Więc się na przykład żresz z tatusiem, który też jest tyran, nie? Mm -hmm. I tatuś mówi, no ja cię muszę zgnoić, wiesz, no mam, ja mam taką klientkę, która jest ekstra inteligentną dziewczyną i ojciec, który był przemocowcem bardzo, wiesz, w eleganckich rękawiczkach, ciągle jej chciał pokazać, że ona jest głupsza od niego, że nie ma siły, bo on sobie, rozumiesz, na dziecku podnosił, wiesz, poczucie, że jest geniuszem, mm -hmm. nie? Ona się skręcała, żeby mu udowodnić, że umie, że potrafi, ponieważ był dla niej strasznie ważny, no bo mamusia w ogóle specjalnie co tam wiedziała, więc tatuś z mamusią nie miał problemu, bo sobie taką mamusię wziął, rozumiesz, której pokazał raz na zawsze, że jest lepszy. Mamusia w to uwierzyła, nie było wiesz, żadnej, żadnego problemu, nie? A tu córka raptem, rozumiesz, też kobieta, ale zupełnie inna niż mamusia. Wy urodziła się, z, wiesz, głowa, wiesz, szybko pracuje, emocje są wyraźne. Ona mówi, Jezu, on mnie bez przerwy walił młotkiem w głowę. Ale ja się nie dawałam. Ja mówię, jak on mnie tu walnął, to ja poleciałam, rozumiesz, z drugiej strony i mówiłam, ale tak, ale śmak, ale owak. A on mówił, co? Wiesz, a co ty się znasz? I jest znowu młotkiem, rozumiesz. A ona znowu, wiesz, się próbowała nie dać mm -hmm. i pokazać mu, że tu umiem, to potrafię, tutaj mam, wygrywam, wiesz, olimpiady. A co to za olimpiada tam na przykład, wiesz, z polskiego, wiesz, fizyki nuklearnej? jakby zrobiła, rozumiesz, doktora, to do, może by coś, rozumiesz, tego typu mm -hmm. tatuś. Czyli ona, można powiedzieć, że została sobą, tą buntowniczką, czy jednak on wzmacniał to w niej i Strasznie dlatego w niej się to. Wzmocni. Wzmocnił to w niej również wiarę, okay. że żeby nie wiem, co zrobiła i tak jest do niczego. No tak, Miała tak. takiego samego męża, mhm. dokładnie, bardzo inteligentnego, bardzo zimnego emocjonalnie, mhm. bardzo przemocowego psychicznie, wiesz, bo ani tatuś jej nie dotykał, że tak powiem, wiesz, nie był ani mąż, ale po prostu mąż sobie na niej podskakiwał, wiesz, intelektualnie jak mógł. W dodatku właśnie też sobie wziął żonę, która tyle potrafi, świetnie zarabiała, dużo wiedziała, mhm. bardzo zawsze, ale on przecież lepszy jest, nie? Rozumiesz? Więc rozstali się? Rozstali się, tak. I co I to potem? ona się z nim I co rozstała? potem ona no, zrobiła? No, powiem ci coś niesłychanego. Najpierw była bardzo szczęśliwa i parę lat żyła w takiej fajnej, wiesz, uldze, dopóki się nie dowiedziała, że się ożenił i ma dziecko. Bo oni mieli dziecko, ona została z tym dzieckiem, z tym, że ten syn z tatusiem ma duże kontakty i czasami powtarza rzeczy po tatusiu do niej, no bo wiesz się zależy na tym, prawda? No i strasznie cierpiała. Bardzo mi było jej żal. Mówi tak, jakby wszystko do mnie wróciło. Wiesz, jakby cały taki. No, ale mówię, kochana, nie jesteś w tym samym miejscu, bo już zrobiłaś i bardzo dużo z ojcem i z nimi się rozstałaś i. I było ci tyle lat dobrze, więc masz w sobie bardzo dużo oparcia, żeby. Mm -hmm. Zresztą nie tylko w sobie, wiesz, no bo i w grupie, którą znała i się spotyka co jakiś. czas, no w ogóle taka fajna grupa, bo co jakiś czas nie spotykają w tym samym składzie mm -hmm. dziewczyny, które się nauczyły sobie ufać, wiesz, ze mną razem. E, I co cudne jest. No więc oczywiście no wylazła z tego, wiesz, ale bardzo im było źle. No ja pytam o to dlatego. Bo on dał tamtej na pewno to, czego jej nie dał jej, rozumiesz? Nie. Czyli tatuś, tatuś był dla. Dla, dla innego, innej, dziecka, dla innego lepszy, tak. dziecka lepszy, tak. Pytam o to, bo wiele kobiet, mówię tu kobiet, ponieważ uważam, że społeczeństwo nas tak socjalizuje, żebyśmy właśnie były tymi dawczyniami i żebyśmy się dostosowywały. I że chodząc w związek, my oddajemy wszystko. Dopasowujemy Czasami się często. Tak. Siebie. Robimy to, co on, on lubi, jeździmy tam. Gdzie on jeździł, jemy to, co jemu smakuje. Gotujemy nie to, co ja lubię, tak, a dla siebie to nie. I jak rozstajemy się wychodzimy z takich związków, w których też dużo się, bo ja nie chcę powiedzieć, że każdy taki mężczyz, mężczyzna jest tyranem, że on nam narzuca swoją wolę, tylko I my ją... go też uczy tego, że on wszystko dostanie, tak, uczy my, go. My, my po prostu... Przyzwyczaja się Oddajemy chłop. wszystko pierwszego tak. dnia już po prostu. Nawet on nawet on nie jeszcze nie, musi nie prosić, Nawet jeśli... Tak. tak e, już na dzień dobry, czasem, tak? Bo tak też nas się tak, tak mówi, że tak mamy tak. właśnie robić, tak dziewczynki się... przynieść herbatę, brat siedzi, a dziewczynka biegnie i stacą mi przynosi. No w każdym razie, rozstajemy się i my się musimy dowiedzieć, kim my jesteśmy dokładnie w ogóle. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja mówię wtedy tak, kochana, niezależnie od tego, ile masz lat, czy się rozstałeś mając 30, czy 40, czy 70, masz czas przed sobą, cudowną przygodę spotkania pod tytułem spotkanie Zosi z Zosią, Krysi z Krysią, Asi z Asią. To jest czas, który naprawdę, już teraz zobacz, co ci się nie opłaca. To nie znaczy, że masz nie być z facetem innym, bądź tylko inaczej. Oczywiście mhm. tego się też trzeba nauczyć, bo jak robiłam coś takiego, prawda? Że w pierwszych słowach mego listu siadałam ci natychmiast wiesz, na rączki, albo przeciwnie, brałam ciebie na rączki. Pod kolanka. Tak, tak? pod kolanka i myłam ci nóżki, to, to, to po prostu weszło mi w krew, więc jakiś czas trzeba być bez faceta. Co jest na przykład też jakimś rodzajem uh -huh. czasem trudności, ale czasami wielkiej ulgi. Wiesz, ile dziewczyn mówiła najlepiej, mi było wtedy, jak byłam sama. Ja Wie to po co się spieszyła to oddać znowu? Wiesz, no ale, no bo trzeba być facetem, nie? Często trzeba, a nie chcę, mhm. bo znowu nie wiem, czy ja chcę, no to jest, to jest to niesamowite, więc wiesz, jak mówimy bądź sobą przy kimś, no to bazą jest być sobą, czyli wiedzieć kim, albo szukanie kim, kochani, bo to nie jest tak, że ja muszę od razu wszystko wiedzieć, mhm. sam fakt, że mam kierunek w stronę, to ja sobie sprawdzę, czy jak on robi tak, to ja to lubię? Niezbyt lubię, znoszę, nie, nie znoszę czy nienawidzę, rozumiecie? I teraz tak, albo jak on mi tego nie daje, to czy ja mogę bez tego żyć? Yy, yy, źle żyję, yy, koszmarnie źle żyję, bo sobie nie wyobrażam bez tego, ale teraz co to znaczy? Nie wyobrażam sobie bez tego. Może ja jestem rozpuszczona, a może ja jestem taka biedna, że jeszcze nie umiem sobie dać tego, co uważam, że tylko od niego mogę dostać. Rozumiecie? To nie jest takie proste. Choć jest to fascynujące. O je. Grupa kobieca tutaj niesłychanie daje dużo. Pokazuje, bo każda kobieta jest w innym miejscu. Po pierwsze w rozwoju. Po drugie, jedna właśnie jest taka, co to sobie bardzo dużo daje, inna nic. I ta, co bardzo dużo daje, mówi: so Jak ty, jak ty, dziewczynko kochana, no co ty tak wszystko poddawałaś? A tam tam mówi: A ty nie oddajesz? Tam mówi: I Pewnie, że nie oddaję. A jak tak można? A on cię nie zostawił? No nie tylko, że mnie nie zostawił, ale jeszcze mnie uwielbia, nie? Na przykład, bo właśnie mu nie oddałam siebie, nie? I wiesz, i to jest wszystko tej dziewczyny do nauczenia, jeżeli się otworzę. Jeżeli sobie powiem tak, to nie jest tak, że jestem niedorobiona, zła do poprawki, to jest tak, że ja jestem żywa, prawda, i że ja mam zasoby, a jeszcze nawet nie wiem, jakie czasem. Prawda? Więc to jest ciekawe, co ja tam jeszcze w sobie znajdę, nie? Kim ja naprawdę mogę być? Nie to, że teraz, teraz jestem, zobaczę czym teraz jestem, kim teraz mm -hmm. jestem, ale kim ja się stanę. Stać mam się sobą. To jest właśnie najfajniejsze. Zmiana to jest stać się sobą. Ładne, tak. Przepiękne. Ładne. Ta Wszystkim się wydaje stać się lepszą. Od kogo? Od siebie? No niby co, mam być kim, prawda? Madame Pompadour, kurczę, czy, czy rozumiesz tą, kto teraz taki gagą, czy mam być, wiesz... Kiedyś mówiłam kim? Basinger, ale już nie wszystkie dziewczyny ją kojarzą. <noise> nie wiem kim tam chcesz być Angeliną Jolie. Albo, tak, tak, Angelina. Albo tak. Jolie. Ja bym Angelina ich chciała chodzi, bo... cały czas jest aktualna, jeśli chodzi <noise> to? o. Że tak? Cały czas jest aktualna, chyba Aha. dla mnie przynajmniej jest, no, tak? jako jakiś taki wzór. A widzisz, Myślę, że dla mnie tak. Nie. No dla mnie tak. Też to wszystko, co robi teraz w tej przestrzeni. Ona robi, publicznej. Fajne, rzeczy. robi bardzo fajne rzeczy. I rozstała się ze swoim mężem, który tak. z tego nie, z wszystkiego, fajne co rzeczy wskazuje. Są... To był toksyczny też związek. Tak, no i zawsze tak. wspieram. Zadorką jest no, takie jednak yy, miłości dla dzieci. To jest też. strasznie ważne dla mnie, ale ja jej nie lubię. No nieważne. No, no i tym się różnimy i fajnie. taka jesteś ty, taka jestem tak, ja i fajnie. na tym to polega. I to możemy to się dogadać Absolutnie, mimo tego, że właśnie. I teraz ty mnie nie przestaniesz. <laughs> kochać, ani Och lubić, nie, ale nie, ani kochanie, nawzajem. Ale ja przeciwnie. że skoro Joasia lubi Angelinę, to może troszeczkę to ja jej Bardziej tak? będę dla niej, wiesz, taka... No, Widzisz, Angelina, co ja tutaj ci załatwiam? Co, co ja ci, co ja ci tu załatwiłam? Myślę, że się bardzo cieszyła. Pozdrawiamy idzie, Angelinę. To wszystko idzie przez te, słuchajcie, przez te powietrze. Oczywiście, no. że idzie. Lądy, wody i oceany. Chciałam też jeszcze mężczyzn włączyć do tej naszej ro y rozmowy, bo powiedziałam o, y o kobietach, tak, bo je znam i wiem, jak, jak to jest, też znam z tych babskich kręgów, o których mówisz, ale wyobrażam sobie, że mężczyźni też mogą wchodzić w związki tak, z, w poczuciu, że jakąś rolę wchodzą. muszą spełniać, a nie, że mogą być sobą. Wchodzą. Masz powiem takie ci, doświadczenia. Mam właśnie? opowieści od facetów różne. Właśnie. I takich, którzy byli bardzo niepewni siebie, i tacy, którzy uważali, że są bardzo. Na przykład, to powiem Ci ten, który uważał, że jest bardzo pewny siebie. Zdobyłem najpiękniejszą dziewczynę na roku niski. I wiedziałem, że to jest bardzo, wiesz, moja, no taka dla kobiet nie, niedobra cecha, że jestem niski, nie za taki, wiesz, piękny. I jedyny sposób, w jaki ją mogłem zdobyć, to też był cwany, e, wszyscy się do niej podwalali, a ja na nią w ogóle nie zwracałem uwagi. <grym>, tak, no, i wiesz, to ale działa, bardzo to podobno zawsze działa. No. Strasznie się pilną. Mówi. tak musiałem się, wiesz, trzymać, więc wiesz, no udawał, prawda, bardzo. No tak. Ale też jednocześnie to on wybrał tę metodę i w dodatku był w tym konsekwentny i skorzystał z niej. rozumiesz? No, I jak nie... już ją zdobył, to. Osiągnął to, co. To co? Tak. No już żeśmy o tym nie rozmawiali, nie, nie wiem a, tego. No niestety. Jestem ciekawa, czy dalej ja, grał w tak. Tak, no nie było już chyba, jak o tym dalej rozmawiać. Pamiętam do opowieść, bo, bo był tutaj taki niezwykle konsekwentny w tym, że tak mówisz, tam zaciskał wiesz, zęby i, i ręce, żeby tam nic nie zdradzić przed nią. Wiesz, mijał ją obojętnym wiesz, krokiem i w ogóle na nią nie patrzył, a wszyscy wiesz. A. Och, jaka ty piękna, z umów się ze mną, wiesz. Ona ja nie mam ochoty, wiesz no to co, taką najłatwiej. Ale ten mężczyzna z twojego innego przykładu, tak. yy, który zakochał się w kobiecie, tak. która była w toksycznym tak. związku, myślę, że on też wszedł w taką rolę ratownika, prawda? Absolutnie, on jego tak wzięło no to, właśnie. jak usłyszał, że tam ten fakt, że zakochał się w niej, nie wiedząc o tym, że ten Aha. jej mąż jest okay. dla niej taki okrutny, ale w niej chyba coś było, wiesz, takiego, no bo takie dziewczyny mają ten takie zranione oko, sarny, nie? Takie, wierzone są takie, że jak ona się tego przytula, to ona się w nim chowa, prawda? Mm -hmm. To on ją tak otacza, wiesz, ona była też nieduża, to takie, a on mm -hmm. duży, wiesz, to takie są. E, w ogóle tak zauważam, że wysocy mężczyźni bardzo lubią niskie dziewczynki, takie, co to się nimi tak, wiesz, gdzieś co pod pachę prawie wsadzą albo w kieszeń. E, tym bardziej, wiesz, że miałam przyjaciółkę bardzo wysoką, która marzyła o facecie wyższym od niej, nie było siłam. Ja nie masz prawie szans. Spotkałam raz parę. Bardzo wysokie. No są takie wysokie Ale faceta. niskie chłopaki też są fajne. Ale Liskie, jasne, ja wysokie, mówię za to, że są... Średnie. Oj, słuchaj, ja, że są takie, ja napisałam, że są fajne w łóżku, bo są takie zręczne i zawsze go można znaleźć i on się wszędzie dostanie. I potem Tomek Jasny mi bardzo za to podziękował. Mówi, bo się kobiety za nami nie wstawiają. O, wstawiłaś się cudownie. No, że cudownie. tacy zręczne. Tomka też pozdrawiamy. Już drugi raz się pojawia w Przy naszym odcinku. Są. Przyścipni, tak. To będzie fajne rzeczy, różne wiesz, mówi albo pisze i ma pomysły, wiesz, no w końcu jest to poeta i pisarz. Takie. I nasz kolega. I nasz kolega redakcji. redakcyjny. Ja znam takie też przykłady mężczyzn, którzy byli na przykład najstarszymi synami, o -o. i oni tak się czują w obowiązku. Na przykład ogarniania swoich rodziców, yy, że nie pozwalają sobie, że jeżdżą na przykład do rodziców z obowiązku, trochę porzucając swoją rodzinę na ten czas. Partnerka ma o to pretensje, ale on nie potrafi, chociażby chciał z nią zostać, to, to nie potrafi Chciałby z nią zostać. wyjść z ja tego samego Bardzo proponowałam nie mieć o to pretensji. Przede wszystkim, że dziewczyny no. sobie same robią kuku, bo mówią: Ty zostawiasz mnie dla matki. Nie, no. nie dla matki. Jesteś porządnym facetem i dlatego to robisz. To znaczy, wiesz, lepiej mieć porządnego faceta, który cię zostawia, jak jesteś w porządku, wiesz, jeszcze zdrowa i młoda dla rodziców, bo wiesz, że będzie ciebie, także cię nie zostawi i sobą się będzie zajmował. Bo to jest człowiek opiekuńczy. Okay, najstarsi, tak nie, mhm. najstarsi w ogóle jest Krzyś Klejs, który jest fantastycznym psychoterapeutą i szefem łódzkiego Instytutu Eriksonowskiego. Jak ktoś z Łodzi, to bardzo polecam ten instytut słuchaj, mówi tak, najlepsi mężowie w tym sensie, to są najstarsi synowie, którzy też mieli siostry. A, bo którzy pierwsze, mieli siostry, tak, to się zgadzam, tak? Tak, bo oni rozumieją dziewczyny, a poza tym są bardzo właśnie tacy, wiesz, spolegliwi, odpowiedzialni, no chyba, że był tam, że się urodził, wiesz, jakiś, wiesz... Ten dziecko bez lęku tak zwane, czyli wiesz, psychopata gotowy, co się zdarza, no to wtedy nie będzie to najlepsze. No tak, wiesz. ale czy ta rola to, to są ale... oni? Czy to są oni właśnie, to bycie najstarszym synem? I to są, jest i nie są. Jeżeli, rozumiesz, jeżeli ktoś jest, zawsze mówię tak, na, na twoje wyposażenie albo cię wzmocni w tym, czego cię uczą, albo ci nie pozwoli się tego nauczyć. A, to ładne. Rozumiesz, bo to jest tak, że to jakby przez twoje sitko przechodzi. I jeżeli masz siostrę, nawet bliźniaczkę, nawet czasem jednojajową, to one też troszeczkę są inne. I jedna na przykład się będzie bardziej mamusi starała zasłużyć na pochwałę, a druga mniej, rozumiesz? Mm -hmm. Czyli jeśli on jest tym takim opiekuńczym, jak mówisz, spolegliwym, mm -hmm. czyli takim, to na to którym też, można jak polegać, gdyby w nim rezonowało. To znaczy, że on. Że on tak, ma ten wraż, typ tak. wrażliwości, który być może, gdyby nie trzeba było się tak bardzo opiekać mamusią, by na przykład się zajął bardziej, nie wiem, być może tym, że warto zająć się budowaniem dla dzieci wiesz, nie wiem, chorych domów, wiesz. Ale nadal byłby opiekuńczy, tak? Nadal byłby tak. Okay. tak. Nadal okay. byłby wrażliwy na cudze, wiesz, mm -hmm. potrzeby, nadal byłby w ogóle po prostu delikatnym, na przykład mężczyzną, który, wiesz, jest rzetelny i taki, wiesz, no to tak, no, no, no to też jest tak, że jak dziewczynki, dziewczynki przecież jednak się rodzą ze, raczej z tym, no nie mówiąc o tym, że nie mają tego testosteronu, no jak mają, to, to mniej, nie? Mm -hmm. E, więc się rodzą z takim słabszym układem nerwowym, co nie znaczy, że on jest głupszy, tylko delikatniejszy właśnie. I one szybciej i prędzej, więcej częściej niż chłopcy są grzeczne. Dlatego, bo dla nich to, że mama się na nie złości, albo że cierpi, jest takim przeżyciem, bo to jest przecież, wiesz, dla każdego dziecka jest przeżyciem, ale chłopak może się zezłościć. Oczywiście niektóra dziewczyna też, nie? że tak, ta mama to owszem. ciągle chora, nie? Mhm. Ale większość wiesz się zacznie nią, jakby to powiedzieć, przejmować, czy za, zacznie być mamusią dla mamusi, prawda? Wiesz, ale jest też sporo chłopaków, którzy są typem opiekuna. Czyli. Mniej niż kobiet. No Mniej, tak. zdecydowanie. Czyli na to, kim jesteśmy i co to znaczy być sobą, składa się bardzo wiele bardzo rzeczy. Wiele. Tak? Raz tak. nasze wyposażenie, z którym przechodzimy na świat i tak. które jest w nas, prawda? Bo ta, i, te, I te, wiesz, jakby to powiedzieć, cechy naszych przodków i to też A, właśnie. bardzo ważne, mhm. ale też, no jakby też to, co się składa na całą budowę naszego organizmu, naszego ciała. To też jest. Po naszych przodkach, bo to też są geny. Tak jest. Ale zestaw jest genotyp. nowy. Tak, zestaw jest zawsze no to wiesz, nowy. U dziadka tak. był na przykład taki zestaw, a u mnie jedna część tego tam, nie wiem czego tam, tego jakieś to takie są, ja się na tym zupełnie nie znam, mi to nic nie, nie interesuje, ale wiem, tylko wyobrażam sobie takiego na przykład pierścienia czegoś tam. Z tego DNA, tak? Tak, mhm. się łączy z innym pierścieniem, w związku daje inny wynik, prawda, niż... To raz, a dwa, wychowuje się w innych i czasach, i na innym i na w innym otoczeniu, i innym mamusia od innych sąsiadów. Tak, a to wzmaga tak, nasze naturalne tak, predyspozycje, albo je trochę tak. tłumiczy, osłabia. Słyszy, nie? Tak jest. No. Więc to dochodzi do tego wszystkiego Absolutnie jeszcze. Jest. I też wydaje mi się, że właśnie ludzie, ludzie nasi partnerzy, kolejni przyjaciele, też nas jakoś kształtują, prawda? że tak. Jeśli są dla nas ważni, to my się bardzo na nich, albo się wzorujemy świadomie. Mhm. Albo się chcemy wręcz od nich czegoś nawet tak. nauczyć, albo osmotycznie, jak to się mówi, wiesz, czyli tak przenika coś w nas, co nas na przykład, co, czego na przykład zazdrościmy, daj Boże, nie, to mhm. się uczymy, bo też chcemy. I to jest fajne czasem, Oczywiście. bo to są takie nowe umiejętności, no pewnie, które, tak. których byśmy nie zdobyli no, bo w inny ten, sposób. właśnie ten, rozumiesz, artysta, co ją zabiera na te, wiesz, tak. wernisaże, nauczy ją właśnie, może ona poczuje, że to fajnie poglądać te obrazy, nie? No ale właśnie, czy my też się nie zmieniamy z czasem? Bo to być sobą, nam się wydaje, że to jest coś takiego stałego, nie jestem jest, taka, nie, taka nie, i taka. W człowieku taka. w ogóle, moim zdaniem, jest dużo ludzi, wiesz, po pierwsze, dużo ludzi. I im fajniej się oni dogadują ze sobą, tym przyjemniej, no bo to tak mogą tworzyć bardzo przyjemną osobowość, nie? No oczywiście. Bogato bardzo, tak. Ale jest, zmieniamy się, natomiast ważne jest bardzo jądro tożsamości. Czy czujemy, że to ja przez cały czas? Jądro tożsamości. Tak, taki rodzaj, wiesz, no jaźń na przykład, okay. wiesz, bo dojść do siebie, no to jakby jest dojść do takiego, wiesz, no tego czpienia, czy Coś tego jądra. To jest taką esencją tej, mnie, tak? No, tak, co, uh -huh. co Jung nazywał jaźnią, że to jaźń jest ja, uh -huh. Jestem, nie, nie ja w sensie jego. Tylko w sensie właśnie wiesz, tego głębokiego, co już nie jest ego. Mm -hmm. To już nie jest, wiesz, Kasia Miller, która tu mieszka i tak wygląda, tylko jakby jakaś istota ludzka, ale właśnie taka, która potrafi, nie wiem, to zgłębić, w to wejść, to, to rozwój. Nie wiem, bardzo bardzo. ja jestem intuicjonistką, więc niektóre rzeczy mi trudno nazwać. Mm -hmm. Ja je czuję, okay. wiesz, jakby je tak łapie gdzieś tam, wiesz. W takim przebłysku wewnętrznym, ale bardzo to jest potrzeba wysiłku, żeby to jakoś ponazywać. Czyli jakiś taki rdzeń w nas. Rdzeń on, w nas on jest niezmienny, tak. ale na przykład no, zmieniamy do, się. Nie tylko tylko go właśnie do niego no dotrzeć. No właśnie, tylko do niego do dotrzeć. Niego to dotrzeć. całe życie chyba to trzeba. Wiesz, ja myślę, że dziecko przychodzi z dużą umiejętnością, żeby dotarło do tego. Mhm. Tylko, że nasza cywilizacja nie poszła w tą stronę. W ogóle ludzka cywilizacja poszła w stronę, no jednak, że wygodniejsze jest fajniejsze. Że, że wiesz, że jak coś za mnie zrobią, to lepiej, że gadżet rozumiesz, no przecież mm -hmm. jak patriarchat się cieszy, wiesz, z, z, ja to ciągle mówię z telewizora zwijanego wiesz, pod pachę, z cienki milimetr, wiesz, tylko po co to komuś? Smartfon tak. znaczy się. Albo tak? Masz myśli, jeszcze lepsze, tak, wiesz. Tak. Tak. Jeszcze lepsze. Jeszcze, jeszcze będzie tam niedługo wodotrysk i co jeszcze. No? Czyli dojście do tego swojego rdzenia, zobaczenie co to jest. Nie dochodzimy do siebie, tylko dochodzimy do wygodnictwa. No właśnie, niby, bo żeby to dojście... Nas, za nas zrobili, zrobiły coś na przykład teraz komputery i... Okej, okay. sztuczna inteligencja. No te tak. sztuczne inteligencje, czyli roboty. No i załatwimy się ślicznie. No. A to dojście do tego rdzenia wymaga wysiłku i tak, trudu po prostu. Tak, tak, tak. I, w, I w ten trud się opłaca. Wewnętrznej podróży i ten trud się opłaca, bo jak już siebie znajdziemy, to, no to siebie nie mamy. opuścimy. To jest naj, bo, moim zdaniem najważniejsza rzecz, którą czuję osiągnąć. Nie dobrobyt na miarę, rozumiesz, nie wiem, Hollywoodu. Nie sławę na miarę, wiesz, kurde, nie wiem, no bo dla jednych Kili Skłodowskiej, a dla drugich właśnie wiesz tej gagi, nie? Mhm. E, no zresztą fajnie, no wszystkiego najlepszego. Tak, I jedna i druga super, a, Oczywiście cudowne kobiety, kobiety. E, mają wielkie talenty, każda w czym innym i dobrze. Ale rozumiesz, no. E, tylko to jest tak, że taka na przykład e, taki, nie, e, Edith Piaf, bo to mi się czasem Dobrze. to... E, Edith Piaf, słuchaj, śpiewasy na tych ulicach, prawda? E, od dziec, Była dzieckiem biedy, e, była brzydka, była e, malutka i taka troszkę pokurczona nawet. Ona nie była żadną piękną kobietą, ale to, jak tym głosem ludzi rozumiesz, potrafiła wręcz wiesz. No nie wiem no w zaczarować. W ogóle... Zaczarować, odrodzić, wiesz, wszystko, wiesz. Zakląć i dać im jakąś szczęście, jakiś rodzaj, wiesz, marzenia, wszystko. No i stała się wielką postacią. Jej głos będzie zawsze, mm -hmm. prawda, czymś cudownym i wielkim. No i zobacz, czy ona śpiewała dlatego, że chciała być wielka? Nie, ona śpiewała, żeby jej ktoś dawał pieniądze na życie oprócz tego, dlatego właśnie za to, że po prostu lubiła śpiewanie. I Była je, było je I, by jej było jej tak? Się, tak znaczy, tak, Śpiewaniem. Urodziła tak. się po to, by śpiewać. I, i natychmiast tu zobaczono, tak jak Areta Franklin, Gospel na przykład, prawda? Ona była córką pastora. Natychmiast zobaczyli, co to dziecko ma za głos, nie? Mm -hmm. I natychmiast była, wiesz, ona już jako bardzo młoda dziewczyna była sławna. Szybko. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. ona nie ważne. po to śpiewa, żeby tak. stać się wielką aretą Franklin, tylko żeby śpiewać Gospel i żeby ludzie byli, rozumiesz, jej słuchali, no. To, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo tak sobie myślę, że, jak, że pierwszym pytaniem, które sobie możemy zadać na, w tej drodze do dotarcia do tego swego rdzenia, jest właśnie po co ja się urodziłam? Po co ja się tak. urodziłem? Co we mnie jest takiego? Wiesz, Kim ja poczułam? jestem? No. Jak poszłam pracować do alkoholików, skończyłam już studia, uczyłam się terapii i u, robiłam treningi. I te treningi były fascynujące dla mnie, ale dopiero jak przyszłam na oddział odwykowy i zaczęłam pracować z cierpiącymi ludźmi, bo treningi robiliśmy z tak mm -hmm. zwaną normą. E, I zaczęłam pomagać ludziom w tym, żeby siebie odnaleźli, nie, wiesz, no, jak się danie umierali, że tak powiem, tylko, tylko właśnie siebie odbudowywali, mm -hmm. a ja wtedy powiedziałam, no to ja jestem po to. Po to się urodziłaś? Jezus, co to był za moment w moim życiu, słuchaj. Czyli jakbyś powiedziała, po to się urodziłam, po to żeby? się urodziłam, żeby być z ludźmi, dla nich, z nimi, w ich drodze odzyskiwania siebie. O! o bardzo ładnie. Tak, I to jest Kasia Mila I tak. to jest Kasia Midola. To jest moje, tak. Moja misja, moje życie teraz dla kobiet. Teraz z kobietami mam taką misję, bo z tamtym już zrobiłam, ile mogłam. Już mi, wiesz, się wykończyło, to już wystarczy, a teraz babom. No, słyszycie, to radzę tak. sobie zadać to pytanie. Odpowiedź może jestem? przyjść tak. za jakiś czas, ale przyjdzie. Czasem na pewno. mówią dziewczyny po to, żeby mieć dzieci, i kochać. Tak. Czasem po to właśnie i to jest fajne, jak żeby chce kochać mężczyznę, tak, ale nie oddawać mu się, żeby mnie, rozumiesz, nie było, tylko przeżywać na przykład miłość, bo są kobiety, które są naprawdę stworzone do miłości. Tak. No i mężczyźni też. Oczywiście, A jeszcze że żeby się tak. razem spotkali o, la, la. i to jeszcze wielu innych rzeczy jesteśmy stworzeni, B bardzo, odkryjmy bardzo, je w sobie bardzo, no pewnie dziękuję Ci Kasiu, też, bardzo ładne zakończenie naszego e, trzeciego sezonu no. e, prosimy o opinie, pozytywne seria, negatywne, kochana, jakie tylko serial. chcecie o, <laughs> jakie tylko chcecie piszcie też o czym byście chcieli jeśli będzie nam no, dane bo nagrać my znowu my chcemy tak. z Wami do Was rozmawiać Dziękuję Ci, Kasiu, Dzięki, za tę przygodę i Dzięki, podróż. Ja się mam nadzieję, że to jest podróż, która jeszcze trwa. Też taką mam nadzieję. I dziękujemy <grym> Państwu. Papa. Pa. Chcesz poczytać więcej? Zajrzyj do magazynu Zwierciadło i na www.zwierciadło.pl. Chcesz posłuchać więcej? Jesteśmy na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na Zwierciadło.pl.